Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie. Zielarz Polska Marta Banasiak. Dziś część druga tego, co na krzywicę. Koniecznie obejrzyjcie wszystkie części tej serii. Ja Wam tylko króciutko tutaj wspomnę, moi drodzy, że w tej pierwszej części macie informacje na temat tego, skąd ta krzywica się bierze. Natomiast te receptury, które ja Wam podam, powinny być stosowane interwałowo, ponieważ one będą nam działały w tym obiegu. To jest ten ferelny trójkąt bermudzki, możemy go tak nazwać. I w tym trójkącie, moi drodzy, mamy najczęstsze dolegliwości związane ze zdrowiem. W tym również krzywica. Tak naprawdę, moi drodzy, aby leczyć krzywicę, trzeba sprawdzić słabe i mocne strony organizmu tego dziecka, a dopiero potem brać się za leczenie tego. Bo cóż z tego, że my wiemy, że jest to problem elementu wody, jak my nie wiemy, który element zawiódł w całej konstrukcji pięciu elementów, że to dziecko cierpi na krzywicę. My wiemy tylko tyle, że ten element został całkowicie wydrenowany z energii i nie funkcjonuje prawidłowo. Natomiast co do tego doprowadziło? Nie wiemy. Więc słabe i mocne strony organizmu każdego człowieka, w tym również dzieci, są nam potrzebne do tego, aby móc wyleczyć prawdziwą przyczynę dolegliwości. I teraz, moi drodzy, jeśli chodzi o kolejną recepturę, to będzie to korzeń łopianu, który oczywiście kupimy w sklepie zielarsko-medycznym, ewentualnie jeśli ktoś ma samozapał taki, żeby iść go nakopać, no to, moi drodzy, zachęcam do tego, aby rzeczywiście pozyskiwać z natury surowce zielarskie, ponieważ nie oszukujmy się, to co kupujemy w sklepach jest wątpliwego pochodzenia i wątpliwej jakości. Niemniej jednak lepiej użyć ziela ze sklepu, niż nie użyć go wcale. A więc, moi drodzy, korzeń łopianu. Jedną łyżkę korzenia łopianu należy zalać dwiema szklankami wrzącej wody i pozostawić na jakieś 2 godziny, oczywiście uprzednio przykrywając talerzykiem. Po 2 godzinach należy pić po 1/3 szklanki, najlepiej na gorąco, kilka razy dziennie, 3-4 razy dziennie, 1/3 szklanki. Moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o kolejną recepturę. I teraz oczywiście autopromocja, moi drodzy. Polecam Wam bardzo serdecznie mój wspaniały poradnik przeziębienia, infekcje, nowotwory, który powinien znaleźć się w każdym polskim domu. W każdym polskim domu, w którym mieszkają świadomi ludzie. Ponieważ znajdziecie tutaj informacje w zakresie funkcjonowania układu odpornościowego u człowieka. Zdobędziecie tutaj wiedzę, która da Wam wolność, która uwolni Was od koncernów, no w dużej mierze, wiecie, suplementacyjnych. Są nie tylko koncerny farmaceutyczne, są również suplementacyjne. Także spożywając suplementy, zakładacie sobie po prostu pętlę na szyję czy kaganiec, od którego jesteście uzależnieni, ponieważ uzależniacie Wasze zdrowie od czegoś, co musicie przyjmować każdego dnia i wydawać na to setki złotych miesięcznie. Tu natomiast za 25 zł otrzymujecie, moi drodzy, wolność. Macie wybór. Wiele osób wybrało już wolność. Ten poradniczek możecie kupić za 25 zł. Macie tutaj wolność na zawsze. Informacje o tym, jak go nabyć, na mojej stronie internetowej zielarzpolska.pl. I tam Was odsyłam, zakładeczka usługi, poradniki i znajdziecie tam wszystkie informacje. Po przekazaniu wpłaty o tytule darowizna możecie go nabyć za 25 zł, natomiast możecie go też kupić przez Allegro,
I wtedy tam, moi drodzy, ta cena jest już powiększona o prowizję i inne opłaty, powiedzmy sobie. Także wybór należy do Was. Ja ten poradnik również mogę dla Was wydrukować i wysłać Wam pocztą. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Miło Was było gościć tutaj na moim kanale. Dziękuję pięknie i do zobaczenia w kolejnych filmach, w których opowiem Wam również, co na krzywicę. Dzięki wielkie za uwagę. Cudownego dnia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zielarz Polska.